Działa miejskie lodowisko przy zespole szkół nr 3 przy ulicy Szpitalnej w Suwałkach. Obiekt ruszył w sobotę, kiedy to lodowisko odwiedziło około 300 osób. Podobnie było w niedzielę. W dni robocze z lodowiska można korzystać od 15 do godziny 20. Wcześniej zarezerwowane jest dla grup szkolnych. Dziś na lodzie spotkaliśmy uczniów z gimnazjum nr 5 pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego Agnieszki Kozłowskiej. Jazda na łyżwach jest świetną aktywnością ruchową na zimę. Hartuje. Pracuje dużo partii mięśni, tak, można się świetnie bawić, także polecamy. Wychodzimy na WF-ach, jeśli pogoda na to pozwoli. W Święto Trzech Króli lodowisko będzie nieczynne. Mieszkańcy Suwałk za wypożyczenie łyżew i wejście na lód nie płacą. W tym celu powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości.